To ja, Albert. No i? Albert, czy ty musisz zawsze być tak piekielnie wesoły? Trzeba pogodnie patrzeć na życie. A nie jesteś ciekawa, jak wygląda? Włącz Skype'a i go zobacz. Czy ty zwariowała? Ty on zobaczy mnie. Wysłałam mu zdjęcie, ale nie powiedziałam, że wysłałam swoje zdjęcie. Niech się pani przedstawi. Nazywa się Jacques. Francuski oczywiście pani zna. Oczywiście francuski pan zna. Taki język. La vanille, la chocolat, la citroen. A la co? Citroen, taki owoc. Jak? Jak? Facet naszprycowany, naćpany wstał i poszedł sobie. Jak mógł? Mieliśmy okraść Saszę, a Sasza miał okraść nas, a potem zrzucić to na ciebie, ale to wcale nie miałeś być ty, tylko ten aktor, który wygląda jak ty, a na dodatek wcale nie jest aktorem, rozumiesz? No to rączki. Albert, panowie są z policji. Jest nielojalny, nieuczciwy, niedobry i niestety nieładny. To wszystko zdążyła pani zauważyć przez 10 minut. Tato, w moim pokoju w szafie jest facet, który siedzi na wózku inwalidzkim związany moimi majtkami. Wygląda jak trup, ale nie jest trupem. Jest tylko nieprzytomny, ponieważ dostał w łeb. A, to mnie uspokoiłaś, bo myślałem, że siedzisz tutaj, upijesz się i palisz papierosy. Nie rozumiesz? Nie ma nas w realu. Na co czekamy? Kitajec! Ile razy prosiłem, że jak wchodzisz, to pukaj! Po co pukaj? Po co pukaj? Skoro mam klucz, kto jest taki głupi, żeby pukaj, jak ma klucz?